Hej, witajcie na kanale Mathematics, jak w żadną środę w tym roku. Pierwszy odcinek, no ale takie mamy czasy, takie mam warunki. Dlaczego tak jest, powiem wam w przyszłym odcinku, ponieważ muszę do niego trochę zbudować wiedzę. Dlatego dzisiaj zajmiemy się tak zwaną wartością oczekiwaną zdarzenia losowego, a w przyszłym odcinku będzie bardzo fajny i powiem wam takie zadanie, które może nawet zaciekawić i zaprzeczyć programersom z Google'a, więc kolejny odcinek już w przygotowaniu, a tymczasem zajmijmy się wartością oczekiwaną. No i skoro Mathematics nadaje do was z Las Vegas, więc od razu przychodzi mi do głowy przykład z ruletką. No to wyobraźmy sobie, że stawiamy dolara na czerwone i wygraliśmy, więc jesteśmy do przodu jednego dolara. Stawiamy znowu dolara na czerwone i znowu wygraliśmy. Jesteśmy 2 dolary do przodu, tak powiedzmy ze 4 razy z rzędu, więc w ciągu 4 gier jesteśmy 4 dolary do przodu, czyli 4 dolary dzielone na 4, to daje nam 1 dolar na grę średnio. Okay? No ale w końcu pasa nasza się kończy, no i gramy 5 raz i przegrywamy. Zatem jesteśmy do przodu tylko 3 dolary w przeciągu 5 gier. Okay? To podzielimy, to nam daje 60 centów na grę średnią. Okay? Dajmy na to, gramy 10 razy i wszystkie przegrywamy już teraz, czyli gramy 6 raz, 7, 8, 9, 10 razy, wszystkie przegraliśmy, także 5 dolarów, jeśli dobrze liczę, przegrane, jesteśmy na minus 2 dolarach w ciągu 10 gier, a zatem minus 0,2 dolara na grę. I teraz tylko pytanie, co będzie, jeżeli zagramy tych gier, dajmy na to dużo, 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 może tak z 10 tysięcy. Co możemy właśnie oczekiwać, jakie będzie nasze saldo na grę? I tym się właśnie zajmuje wartość oczekiwania. Na ją wzór jest bardzo łatwy, dlatego zmarzę teraz tą moją małą tablicę, którą udało mi się znaleźć teraz i opowiem wam o tej bardzo prostym, ale jakże użytecznym zagadnieniu matematycznym wartość oczekiwana. Wartość oczekiwania expected value po angielsku, czyli EV, jest równa prawdopodobieństwu jakiegoś zdarzenia losowego, gra w ruletkę, to jest przecież zdarzenie losowe, razy, tu jest znaczek dolara, więc wartość tego zdarzenia, netto, plus zdarzenie drugie, na przykład można zdarzyć czarne w ruletce, prawda, może być czerwone, czarne, jakieś tam zielone, razy wartość tego zdarzenia, no i plus, i tak dalej, można w nieskończoność, można do jakiegoś tam skończonego, powiedzmy, n tego zdarzenia, razy oczywiście wartość tego n-tego zdarzenia. Niech to będzie nasz wzór, którym się będziemy kierować. No i teraz jak to jest w ruletce? W ruletce mamy amerykańskiej, to oczywiście tutaj w Las Vegas, mamy 18 pól czerwonych, 18 czarnych i 2 zielone. I to są nasze właśnie 3 zdarzenia. Czerwone, czarne, zielone. Wystarczy postawić do wzoru i mamy naszą wartość oczekiwaną. Jakie jest prawdopodobieństwo, że trafimy czerwone? No, 18 z 18 plus 18 jest plus 2, to jest 38, a zatem 18 z 38 razy wartość net postawiona, czy raczej zwyciężona w przypadku zdarzenia czerwonych. No dajmy na to, stawiamy 1 dolara, no i wtedy wygrywamy na czysto, netto 1 dolara, więc razy 1 dolar, prawda? To jest pierwsze zdarzenie. Teraz drugie zdarzenie, trafimy czarne. No to już widzicie, też 18 przez 38, ale wartość netto tego, no przegraliśmy, prawda, bo stawiałeś na czerwone, jest czarne, więc minus 1 dolar. I tak samo jest z zielonymi, 2 dzielone przez 38 razy minus 1. Teraz wszystko należy postawić do kalkulatora i podliczyć, przyspieszymy to. I oto wyszło, minus 5 centów, więc możemy oczekiwać, że przy wielu, wielu grach będziemy 5 centów do tyłu średnio na grę.
gdybyśmy tę grę grali na przykład 100 razy, no to wtedy razy 100. 5 centów razy 100 to oczywiście jest 5 dolarów, więc możemy oczekiwać, że przy 100 grach będziemy do tyłu 5 dolarów. Albo gdybyśmy tę grę grali raz, tylko żebyśmy postawili od razu 100 dolarów, to możemy oczekiwać, że będziemy do tyłu 5 dolarów. No tutaj trochę już inaczej jest, bo można wygrać czerwone i wtedy wygrać kolejną stówę, albo ją przegrać, więc będziemy albo do przodu 100, albo do tyłu 100. Dlatego też trzeba liczyć to z punktu widzenia kasyna, a nie grającego na ogół, bo to właśnie kasyno gra mnóstwo, dużo, dużo gier. Tym rządzi tak zwane prawo wielkich liczb. Po angielsku mówimy LLN, skrótowo Law of Large Numbers. I wtedy możemy oszacować, co będzie przy 10 tysiącach gier. To jest wartość oczekiwana, jeżeli stawiamy na czerwone. Jak jest z innymi zakładami? Wszystkie zakłady, jakie są w ruletce, możecie zobaczyć na tym kanale w moim pierwszym odcinku. Zobaczcie sobie tutaj. A powiem wam teraz bardzo szybko, że nie ma znaczenia, jaki zakład gracie. Nie ma znaczenia, one są wszystkie tak zrobione, żeby zawsze było minus 5 centów na grę. Oprócz tylko jednego zakładu, tak zwana piątka. To jest wtedy, kiedy obstawiamy te dwa zera, te dwa zielone i 1, 2, 3. Ten zakład jest minus 7 centów na grę. Zdaje się, że jest najgorszy zakład na ruletce i tego nie powinniście grać, jeżeli chcecie oczywiście coś ugrać. No ale to tyle. Mam nadzieję, że dzisiaj wam się podobało. Jesteśmy teraz gotowi do kolejnego fascynującego, mam nadzieję, odcinka. I to jest koniec 73. odcinka, a zatem wiszę wam 73 pompki w szczytnym celu 1000 subskrybentów do setnego odcinka. Teraz jest 808 subskrybentów. Dzięki bardzo, zwłaszcza pod moją nieobecność. Tyle ludzi się zapisało. Bardzo jestem wam wdzięczny. Oglądajcie poprzednie odcinki Mathematics, jeśli nie oglądaliście, a ja już teraz zabieram was stąd robić pompki, gdyż jestem w jakiejś bibliotece, każą mi tą maskę trzymać cały czas, nawet w tym pokoju osobnym. Ja oczywiście tego nie będę robił. Nie będę robił 73 pompek w masce, tym bardziej, że już nie było pompek 3 miesiące. Nie jestem w stanie chyba zrobić tego za jednym razem, a na pewno już nie w masce, także idziemy gdzieś indziej i będziemy się starać. Kibicujcie mi, to będzie ciężkie zadanie. Dzięki za oglądanie do końca. Trzymajcie się. Cześć.